Wybitni Polacy w historii. Wanda Błońska. Wanda Błońska przez 43 lata była lekarzem na misji w Ugandzie, leczyła tam chorych na trąd. Znana była jako matka trędowatych, nazywana była też polską matką z Kalkuty. Często wspominała, że ogromne wrażenie zrobił na niej pierwszy ujrzany przez nią trędowaty. Ludzie bali się do niego zbliżać, trzymali go w klatce, a jedzenie rzucali mu z daleka. Wanda Błońska urodziła się w Poznaniu w 1911 roku. Miała rodzonego brata Romana i przyrodnią siostrę Janinę. W wieku kilku lat przeprowadziła się wraz z rodziną do Torunia, gdzie uczęszczała do żeńskiego gimnazjum. Jako że chciała zostać lekarzem, na studia medyczne wybrała się do pobliskiego Poznania. Tam zainteresowała się pracą w ramach misji, jednak wówczas kobiety lekarki praktycznie nie wyjeżdżały na misję. Po studiach wróciła do Torunia, gdzie pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny. Spokojne życie przerwał wybuch II wojny światowej. Wanda Błońska wstąpiła do Armii Krajowej. W krótkim czasie została komendantką żeńskiego oddziału AK. Podczas wojny leczyła rannych polskich żołnierzy, przekazywała też jeńcom wojennym jedzenie, ubrania, opatrunki, listy. Była łączniczką. 23 czerwca 1944 roku została aresztowana przez Gestapo. Niemcy rozszyfrowali jej gryps i wtrącili do więzienia. Za działalność antyniemiecką groził jej wyrok śmierci. Na szczęście po kilku miesiącach udało się ją wykupić z niewoli. Jej ukochany brat Roman trafił z kolei na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie ciężko zachorował. Wanda, by mu pomóc, postanowiła dostać się do Niemiec. Musiała przekroczyć granicę nielegalnie, mając świadomość tego, że może odciąć sobie powrót do Polski na zawsze. Udało jej się dostać na statek i odbyć podróż w schowku na węgiel. Dotarła do brata i opiekowała się nim aż do jego śmierci. Potem, nie mogąc wrócić do Polski, została w Niemczech i pracowała jako lekarz. W 1948 roku udało jej się przedostać do Anglii. Wówczas przypomniała sobie o swoich zainteresowaniach działalnością misyjną. Na Uniwersytecie w Liverpoolu uzyskała dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny. W 1951 roku przybyła do Ugandy, do Buluby nad jeziorem Wiktoria. Tam znajdowało się leprozorium prowadzone przez irlandzkie siostry franciszkanki. Była to kolonia dla trędowatych, w której Błońska przepracowała aż 43 lata. Podczas rutynowych badań nie zakładała rękawiczek, manifestując tym samym, że nie boi się dotykać chorego, co budowało zaufanie do niej wśród pacjentów. Przez lata była jedynym lekarzem w okolicy. Miała pod opieką tysiące trędowatych pacjentów. Z biegiem czasu ośrodek stał się wzorcową placówką tego typu z 36 filiami w całym kraju. Współpracowała z jednostkami medycznymi w Amsterdamie, Londynie i Borstel. Była jednym z najważniejszych specjalistów w dziedzinie leczenia trądu na świecie. Dzięki niej ugandyjski ośrodek zyskał światowy rozgłos i do dziś nosi nazwę Wanda Błońska Training Center. W roku 1994 wróciła do Polski. Zamieszkała w Poznaniu. Otrzymała Order Świętego Sylwestra, najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim oraz Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Dzieci afrykańskie i polskie przyznały jej Order Uśmiechu. Zmarła w 2014 roku w wieku 103 lat. W listopadzie 2019 roku, piątą rocznicę śmierci, rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny.